Zalew Borki, no, pierwsza wiosna od 3 lat z wodą na zalewie po wypełnieniu. No i tak to, co wcześniej mówiłem, otworzyło się noclegowisko. W tej chwili jest około 50, ponad 50 mew. To te grube głosy, które słychać, ciężkie takie, które można usłyszeć gdzieś nad morzem. Mewy białogłowe, które cały czas dolatują, więc te moje, proszę, zobaczcie, tam gdzieś w powietrzu jest masę. Są też mewy śmieszki, ponad 150 sztuk, ale tak jak teraz na tym noclegowisku, bardzo bezpiecznym zresztą, no one dlatego tutaj nocują, bo niedaleko jest żerowisko w postaci naszego miejskiego wysypiska odpadów, gdzie można wiele mew spotkać, które gniazdują na przykład w okolicach Lucimi na wyspie, która jest taką znanym miejscem wyprowadzania lęgów przez mewy białogłowe. No i tu można je zobaczyć. Natomiast tutaj te mniejsze mewy to oczywiście mewy śmieszki. Śmieszki niegdyś gniazdowały tutaj u nas. Czy będzie tak z powrotem? Zobaczymy. Niektórym im głosy przeszkadzały mieszkańcom. Bardzo się denerwowali. No ale na Michałowie słyszałem, że też byli tacy, którzy narzekali na kumkanie w oczku wodnym, mieszkając w 10-piętrowym bloku. Narzekali na kumkanie żab w tym oczku. No teraz jest supermarket, oczka właściwie nie ma, także no, pozbyli się problemu. Aczkolwiek no, ze szkodą dla przyrody. Tym bardziej, że w mieście no, te miejsca są ograniczone. Warto tutaj przyjeżdżać jeszcze z jednego powodu. A część tych mew nosi obrączki. I jeśli uda się dobrze sfotografować, no to znamy historię życia takiej mewy. A te nasze mewy, mówię o wiślanych mewach, tych, które tutaj u nas są i przebywają czasowo. Zresztą dochodzi do poczęcia nowego życia bardzo często. Mam takie zdjęcia z lat wcześniejszych, czyli nie gdzieś tam na Wiślanej Wyspie, tylko właśnie tutaj dochodziło do takich pierwszych zbliżeń pomiędzy parami. No a drugie miejsce, z którego one bardzo chętnie korzystają, to wysypisko. To jest miejsce, gdzie mogą żerować. Póki co znajdują dużo odpadków w tym miejscu, no i nimi się żywią. A czy to jest dla nich szkodliwe? No ptaki trochę żyją krócej od nas. Wobec tego te efekty spożywania takich toksycznych odpadów, no chyba że jest naprawdę ich duże skumulowanie, to rzeczywiście mogą być problemem. Natomiast w przypadku jakichś mniejszych dawek, no to właściwie w ciągu całego życia nie musi mieć to jakiś straszny wpływ na poszczególne. Widać, ciągle dolatują, a nad nami na niebie też jest jeszcze masę ptaków, które przylatują powoli i korzystają z tego. Czyli znacznie dużo, dużo więcej jest tych ptaków tutaj, niż się przed chwilą naliczyłem. Zacząłem je liczyć mniej więcej od godziny 16. Jeszcze przed samym zapadnięciem zmroku tych mew tutaj przybędzie. No, dla nas wszystkich, to znaczy dla ornitologów z Radomia, no to sygnał, żebyśmy tu przyjechali z lutenetami. Także nie zdziwcie się, jak będziemy tutaj i będziemy odczytywać obrączki. A wszystkich tych, którzy mają dobry sprzęt optyczny, również do tego samego zachęcam. Jest strona stacji ornitologicznej w Górkach Wschodnich. Warto tam zgłaszać takie obserwacje. Nie tylko zresztą ptaków zaobserwowanych w Radomiu, ale poza Radomiem. Zaobserwowanych przy karmnikach, bo część ptaków, które ja obserwuję przy swoim karmniku, to są ptaki noszące obrączki. No i wtedy mamy cenną informację o tym, gdzie i kiedy był ptak zaobrączkowany na samym początku, gdzie był widziany. Także naprawdę i w jakim okresie. Także możemy... Bocian czarny, który tutaj bywa i został odczytany najpierw przeze mnie,
a później przez inne osoby. Okazało się, że pochodzi z gniazda z Trudy Maleńskiej w lesie. No się zurbanizował, wyemigrował z Koneckiego, to chyba powiat konecki, do Radomia. A najdalej, no, jest obserwowany jeszcze na Stawach Borońsku, ale też był obserwowany na Węgrzech. Także no, warto pośledzić taką trasę migracji. Zresztą mówię, nie tylko tego gatunku, albo tych mew, które tutaj są, no ale i innych. No i jakąś tam cząstkę do wiedzy o tym świecie dzikiej przyrody od siebie czasami dorzucić przez swoją obserwację, bo jeszcze okoliczności obserwacji również są bardzo fajne. A zawsze mi się przypomina, kiedyś jak zdawałem egzaminy w stacji ornitologicznej na obrączkarza w latach 80., to słyszałem od pracowników stacji taką opowieść dosyć drzewną o liście, jaki dostali od jakiegoś pasterza w Maroku, który właśnie znalazł obrączkę martwego ptaka i przesłał do stacji ornitologicznej, pisząc przy tym wiersz i mówiąc o tym. I zawsze mnie to w jakiś sposób tak... Myślę sobie o tym berberze lub Arabie, który gdzieś wypasał w atlasie, albo może nie w atlasie, może w innych miejscach swoje stado,